Cześć kochani, ja chciałabym też powiedzieć świadectwo i pozwolę sobie wrócić trochę wstecz. Jakiś czas temu modlił się o mnie Tomek Dorożała o nowe pomysły. I ja pomyślałam sobie, no jakie nowe pomysły, jakie mogę mieć nowe pomysły, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. I dla mnie to jest takie świadectwo, że nie wszystko jest od nas zależne, ale od działania Ducha Świętego. I powiem wam, że mam bardzo dużo w sumie uczniów, jestem zadowolona, gdzieś tam działam też tak wokalnie, ale jak tutaj wychodziliśmy kiedyś ostatnio, żeby się pomodlić o jedną konkretną rzecz, to ja pomyślałam sobie, że chcę zrobić takie komercyjne koncerty, żeby za nie zarobić pieniądze. I pomyślałam sobie, no to tak, po prostu zrobię nagranie, w jakiejś tam w sukience, nagram to sobie i wyślę do paru różnych miejsc, ale nie zrobiłam tego, minął tydzień, nie zrobiłam tego. I jadę sobie ostatnio metro i napisały do mnie dwie osoby, że proszą mnie, żebym właśnie wystąpiła na takim komercyjnym koncercie i od razu usłyszałam głos Ducha Świętego. Dlaczego tak mało mi ufałaś? No i to jest właśnie moje świadectwo, że Duch Święty dał nam tą obfitość i możemy to przyjąć. I On też mi powiedział, to ja Tobie będę otwierać drzwi, to nie Ty, to ja Tobie będę otwierał drzwi, to ja Ciebie wybrałem. I chcę Wam powiedzieć takie właśnie świadectwo na dodanie otuchy, że to Duch Święty otwiera nam drzwi, to nas zaopatruje i czasem nawet jest tak, że nie musimy nic robić, a On po prostu otworzy te drzwi i znajdzie się nowe rozwiązanie. To tyle. Amen.